Przywilejem jest dla mnie to, że nie mogłem głosić przez ostatnie dwie niedziele. Ktoś by powiedział, wow, przywilejem? Przejęzyczył się. Nie, jest to dla mnie przywilejem, dlatego że Kościół nie opiera się na jednym człowieku, jednym urzędzie, jednej osobie. On jest w centrum Jezusa Chrystusa i miałem przywilej 2 tygodnie temu dzielić się tym miejscem nauczania z pastorem Dawidem. Tydzień temu moja żona mogła nauczać i dzisiaj mogę ja. Chcę powiedzieć taką myśl, którą miałem i którą czuję, aby przekazać i aby to wybrzmiało. Że jeżeli przychodzisz na to miejsce ze względu na mnie, to nigdy nie będziesz błogosławiony. Ale jeżeli przychodzisz na to miejsce ze względu na Jezusa, będziesz błogosławiony. I to też pokazuje twoje serce, jeżeli jesteś naprawdę częścią tego domu, to nawet jakby miało mnie tu nie być przez pół roku, to będziesz tutaj, bo jest tutaj Boży Duch i jest On sam w centrum. Dlatego chciałem, aby każdy z nas mógł to przemyśleć w swoim sercu. Amen? Amen. Kościele, chciałbym dzielić się dzisiaj coś, co nazywam tego typu przesłania jako przerywniki. Przerywniki to są takie... Z czym wam się kojarzy przerywnik? Dla mnie przerywnik kojarzy się z pewnego rodzaju zatrzymaniem, przerwą, takim czasami nawet trochę kijem szprychy, gdzie robisz coś, robisz z rozpędu, a nagle jest bum, stop, hej, poczekaj. Często kiedy jedzie się gdzieś w trasę, już jedziesz, już się rozpędzasz, już wyjechałeś z miasta, już autostrada się zaczyna, a nagle ktoś w samochodzie mówi, aj, potrzebuję do toalety. I ty się czujesz trochę jak taki przerywnik. Już zaczynałeś jechać, a tu bum, przerywnik. I ja czuję, że potrzeba nam dzisiaj takiego przerywnika na chwilę w naszej podróży z Bogiem po to, aby powiedzieć sobie o bardzo ważnej rzeczy. Że w tym miejscu tak i owszem i to prawda. Jest bardzo mocno ukierunkowana wizja na to, aby zrobić to, co Bóg mówi, aby w tym miejscu było zrobione. Tak, jest tu dużo aktywności, dużo się dzieje, jest dużo pracy. Ale chcę powiedzieć, że to wszystko, co jest robione, nie jest celem. Celem jest Jezus Chrystus. Celem jest On sam. Celem nie powinno być nic innego, jak sam Jezus Chrystus i On jako numer jeden w naszym życiu. Wiecie, często widzę, że gorliwość wśród ludzi, nie w tym tylko miejscu, ale w każdym, to jest taka pułapka, gorliwość, która w zły sposób zostanie ukształtowana, przeradza się w takie robienie dla Pana. Robienie na Pana, taka pańszczyzna dla Pana, bo trzeba robić. I już dawno nie ma w tym miłości między nami a Panem, dawno już nie ma pasji w tym, ale jest takie robienie, no bo trzeba, bo trzeba coś robić, bo nie można być biernym. I wiesz, dlaczego to jest pułapką? Powtórzę jeszcze raz, jak ta pułapka brzmi. Gorliwość w zły sposób ukształtowana, bo gorliwość nie jest zła, gorliwość jest świetna, ale gorliwość w zły sposób ukierunkowana, a co to znaczy źle ukierunkowana? To znaczy, że zaczniemy tracić cel sprzed oczu, nadrzędny, wtedy popadniemy w brak pasji i miłości i tak naprawdę to jest droga do destrukcji. To jest droga, powiem wam do czego? Bardzo słynne zagadnienie. Do wypalenia się. Dlatego, że uwaga, oprócz tego, że się wypalisz, to zastanów się przez chwilę nad słowem wypalić. Nie w kontekście duchowym, ale pomyśl sobie o ognisku albo jeżeli masz kominek w domu. To czy to rzucasz drzewem, czy dolewasz biopaliwa? Wypaliło się, skończyło. Był płomień i zniknął. Tym, co daje nam ten płomień, to namaszczenie. To namaszczenie, to power, to moc, która wypływa z Jego Ducha. Kiedy my, kochany Kościele, popadniemy w pułapkę, którą wpadają ludzie od zawsze. Pułapka, która polega na tym, że tak bardzo chcesz żyć dla Pana, że zaczynasz robić dla Niego, a zapominasz o relacji z Nim. I wtedy jest to bardzo szybka droga nie tylko do
stracenia relacji z Nim. Ale ktoś by powiedział, no dobrze, stracę relacje, zbawienia nie stracę, bo słyszałem i takie obliczenia. Zbawienia nie stracę, relacje stracę, ale przynajmniej w tym zaparciu wykonam wszystko. Nie wykonasz wszystkiego, bo nie starczy ci paliwa. Bo zadanie, do którego jesteś powołany, nie jesteś w stanie go zrealizować własną siłą i własną mocą. Nie jesteś w stanie. Zadanie, do którego powołał mnie i ciebie Bóg. Ale powiesz sobie, Jakub, do jakiego zadania powołał mnie Bóg? Siedzi sto parę osób na sali, do każdego z nas Bóg indywidualnie przyszedł z powołaniem. Są pewne kwestie, które wszystkich nas jednoczą. Chociażby to, że jesteśmy odpowiedzialni za to, aby szerzyć królestwo. Szerzyć królestwa i wszystko, co z tym związane. Bo generalnie cała służba opiera się o szerzenie królestwa. Pięcioraka służba jest po to, aby szerzyć królestwo. Wolontariat na spotkaniach jest po to, aby szerzyć królestwo, aby pomóc temu miejscu się rozwijać. Wszystko, co się robi w kontekście aktywności dla Pana, jest po to, aby szerzyć królestwo. I to wszystko bardzo szybko się skończy, jeżeli będzie klejone złymi materiałami. Wiecie, czasami firmy budowlane idą na skróty. Nie jest to dobry pomysł. To prędzej czy później wyjdzie. Jeżeli używasz złych materiałów, to wyjdzie. I kiedy my używamy złych duchowych mechanizmów, które nas napędzają, to się źle skończy. A marzeniem Bożym i myślę każdego z nas, Bożym względem nas i nas względem nas nawzajem i siebie, jest to, aby się źle nie skończyło. I wiecie, kiedy przychodzi się do miejsc, które śpią, bo są dwa rodzaje miejsc. Śpiące kościoły i aktywne kościoły. W takich śpiących jest pułapka polegająca na tym, że spokojnie, pomódlmy się jeszcze o to. Dopiero się modlimy o to 15 lat. Pomódlmy się jeszcze drugie 15. Niech Pan da nam znak. I ludzie się rozmijają. Nie reagują na to, co Bóg chce, aby było robione. Tak zwane śpiące królewny, śpiący królewicze. Oni wszystko robią za powoli. I tam jest czas na długie modlitwy, i tam jest czas na wieczerze, 7 dni w tygodniu, tam jest czas na wszystko wspólnie, bo Kościół nie wykonuje tego, do czego został powołany i popadł w takie rozminięcie się z momentum i z powołaniem i on tak, kocha Pana, przychodzi do Kościoła, słucha nauki, ale wiecie, to wszystko jest takie ululane i to jest jedna z pułapek. Myślę, że tu w tym Kościele nie do końca to grozi, bo jeżeli podłączysz się pod tempo tego miejsca, to grozi druga pułapka. A pułapki lubią działać z ukrycia. Pułapka w tym miejscu, która może spotkać ciebie i niektórych z nas może już spotkała, to wpadnięcie w tryby robienia czegoś i poprzez te tempo robienia i tempo działania zatracamy pełny obraz. Kiedy jedziesz samochodem 50 na godzinę, nie masz problemu, aby przeczytać ogłoszenie na billboardzie, które jest na budynku obok. Ale jak ciśniesz 200 na godzinę po niemieckiej autostradzie, gdzie nie ma limitów, bo w Polsce przecież tak nikt nie jeździ, to wtedy na takiej autostradzie ty nawet budynku nie zobaczysz. Bo tylko ziung! I ktoś ci powie, właśnie przejechałeś obok miasto. Ty nawet nie zauważysz, bo jesteś tak skupiony, jesteś tak spięty, jesteś tak sfokusowany na najbliższe 300 metrów przed samochodem, że nie masz czasu rozglądać się wokoło. I przyspieszenie niesie za sobą ryzyko. Kiedy zdałem prawo jazdy, generalnie jestem człowiekiem sprawnym. Nie chwalę siebie, ale są ludzie sprawni lub mniej sprawni. Ja generalnie nie mam problemu manualnie z rzeczami. Jestem sprawny. I nawet kiedy nie miałem prawa jazdy, to już umiałem jeździć samochodem. A kiedy zdałem prawo jazdy, to mogłem już jeździć legalnie samochodem. I ja nigdy nie miałem problemu, wiecie, rozmawiać, puścić muzykę, odwrócić się, modlić się o kogoś, jedną ręką prowadzić, drugą się modlić, z kogoś demony wyganiać. W samochodzie moim ponad 150 osób przyszło do Pana, pasażerowie, którzy wsiadali znikąd.
Nie znałem tych ludzi. Ponad 150 osób, tylko w samochodzie. Podczas tego ręce nakładaliśmy z żoną, podczas tego modliliśmy się o chrzty w Duchu Świętym, podczas tego człowiek padał pod fotel, wracał, padał, wracał. Różne rzeczy się działy. Ja mówiłem, pomodlimy się, zamknijmy oczy. On patrzy na liczniku, tyle, ile tam było, a on mówi, jak ja mam zamknąć oczy? Ja mówię, no zamknij, a że ja się ekscytuję, pedał w podłogę, wiecie. Później już dwie ręce, nogą prowadzisz. Różne rzeczy się działy. Do czego zmierzam? I mój tata pewnego dnia spojrzał na mnie, jak ja jeżdżę. Tata ma to do siebie, że jest mądrzejszy, bo ma więcej lat za sobą doświadczenia. Jak się rozwija w Bożym rytmie, to ma mądrość. I on do mnie mówi, wiesz co, opowiem ci coś na temat twojej jazdy. Owszem, umiesz jeździć. Owszem, umiesz jeździć szybko. Ale kiedy przyjdzie sytuacja, sobie nie poradzisz. Dopóki nie ma nikogo na drodze, nic nie wyjdzie, nic nie wyszło, nic nie wybiegło, ty sobie poradzisz. Ale nawet mogę widzieć, że bardziej się spinasz, kiedy jedziesz szybciej. Wiesz, do jakiego momentu możesz wiedzieć, że jedziesz pewnie? Do momentu, w którym się nie spinasz. Mój tata mi powiedział, do momentu, w którym się nie spinasz, do tego momentu umiesz jechać. Mówię, jeżeli się spinasz powyżej 100 km na godzinę, to umiesz jeździć tylko do 100 km na godzinę. Jeżeli robisz coś na spięciu, robisz to ponad to, co umiesz. Odkrywa się przed nami powoli, co? I w duchu, kiedy zaczynasz się spinać, to jedziesz za szybko niż możesz. Jedziesz zbyt szybko i kiedy pojawi się sytuacja, możesz nie opanować samochodu. Możesz nie opanować pojazdu. Możesz nie opanować zakrętu, który będzie przed tobą. Dopóki jezdnia jest sucha, dopóki nie ma szronu, dopóki nie ma mrozu, dopóki świeci słońce, dopóki nie ma żwiru, dopóki jak zawsze 60 na godzinę w zakręt wchodziłeś, tak możesz, tak uważaj, bo jak w lato, w zimę wejdziesz tam 30, to możesz skończyć na dachu. I życie ma to do siebie, że my chcemy je uschematyzować, ale nie zawsze to wychodzi, bo życie ma to do siebie, że niesie za sobą sytuacje i to często dynamiczne. I widzisz, dopóki mówisz sobie, zobacz, ostatnio mogłem tu jeździć 50 na godzinę, dziś już umiem 70, już umiem 90. A ja z pewną osobą z kościoła od nas jechałem raz samochodem i mówię, słuchaj, bardzo fajnie wchodzisz w ten zakręt tutaj, ale chcę ci powiedzieć, że idzie zima. I chcę ci przypomnieć, że jak w ten zakręt wejdziesz tak samo, jak wchodzisz teraz, to zabijesz siebie i wszystkich, którzy będą w tym samochodzie. I ta osoba wzięła to do siebie i okazało się, że być może to uratowało jej życie. I kiedy przyspieszamy w duchu, musimy wziąć pod uwagę to, że tak, dobrym jest przyspieszać, ale musisz rozumieć, że aby chodzić na wyższych obrotach, potrzebujesz dojrzałości Bożej. Aby chodzić na wyższym poziomie, musisz być stuningowany na wyższy poziom w swojej mądrości. Ludzie często w bardzo trudny i niemożliwy dla mnie dziwny sposób próbują za wszelką cenę uduchowić sprawę. Kochani, ja zauważyłem taką zależność, że kiedy jest ktoś mądry, kreatywny, zaradny i się nawraca, to wszystko zaczyna gubić. On powinien to stuningować. Ktoś był, wielokrotnie napotykałem takich ludzi, świetny, mądry, zaradny, kreatywny, pomocny, taki wiecie, złoty rozwiązanie, człowiek złoty środek, on zawsze wie co zrobić. I on się nawraca i zamiast to pomnażać, on zaczyna w niezrozumiały dla mnie i niezgodny z Biblią sposób mówić, nie, to teraz ja już tego nie będę robił. Pan to załatwi. Pan to zmieni. Pan się tym zajmie. Nie, mój drogi. Pan to ci da więcej mądrości i stuninguje twoje zrozumienie, abyś ty mógł w mądry sposób tym zarządzać. Kiedy Bóg dał miejsce wpływu dla takich ludzi jak Józef, dla takich ludzi jak Jozue. Jozue musiał zmienić swój mental. On wiecznie stał w cieniu Mojżesza, a nagle musiał stanąć jako pierwszy. Józef musiał stanąć w miejscu wpływu i jego decyzje wpływały na naród. On nie mógł powiedzieć, jak przyjdzie do niego służba, wiecie, nadzorcy, setnicy. On powie, wiesz co, ja nie wiem, pomóc się do Pana. On musiał podejmować decyzje, które miały wpływ na kraj. Oznacza to, że ty także potrzebujesz się rozwijać. To nie jest tak, że
im dłużej jesteś z Panem, tym bardziej ręce rozkładasz i mówi, Pan walczy za swój lud. Bo to zmodyfikowałeś brzmienie tego wersetu, to nie w tym rzecz. Ty masz być jeszcze mądrzejszy, jeszcze kreatywniejszy, ale tu dotykam drugiego aspektu, do którego zaraz wrócę. Do mądrości w odnajdywaniu się w poziomach, do których przeznacza Cię Bóg. Ale uwaga, wracam do podstawy. Jeżeli nie zrozumiemy i nie będziemy pilnować celu nadrzędnego, którym jest nasza relacja z Panem, to Cię nie ma. To Cię nie ma. Zostaniesz bardzo szybko skasowany przez okoliczność, przez sytuację. I widzisz, pewne tempo, pomyślisz sobie, jak on te tempo utrzymuje. Uważaj, dopóki idzie coś z Bożego paliwa, można rzeczy robić. W momencie, kiedy wypali ci się Boże paliwo, a Biblia mówi o ciągłym procesie napełniania się Duchem Świętym. Mówi, nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się Duchem Świętym. Co innego jest chrzest w Duchu Świętym, który przychodzi raz, a dobrze, a co innego jest ciągłe, systematyczne napełnienie się na nowo Duchem Świętym. To są dwie inne historie. I ludzie mówią, ja już jestem napełniony. Oczywiście, że ja jestem nowonarodzony z Bożego Ducha i Boży Duch ze mnie nie ucieka. Ale jest coś innego, jak czerpanie ze źródła. Ciągły czas, świeże wystrzały rzeki wody żywej. Cały czas świeży powiew. Nowe. To, co mnie napędza, moi drodzy, to nie wizja. To, co mnie napędza, to nie spotkania. Wiesz, ile trzeba mieć Bożego paliwa, żeby tu stanąć i mówić? Ludzie często mówią o mówcach, o bohaterach, mówią, wow, ten to ma. Nie, ja ci powiem, co on ma. On ma dojrzałość do tego, żeby czerpać od Pana. Bo Piotr powiedział do tego, który żebrał przy świątyni, mówi, daj coś, daj jakieś złoto, daj jakieś srebro, daj jakieś pieniążki, chromy pod świątynią leżą. Piotr mu powiedział coś niezwykłego. Złota i srebra nie mam, ale to, co mam, to ci dam. I to pokazało mi niezwykłą tajemnicę, że ty dasz tylko to, co masz. Jeżeli ty nie naczerpiesz się, to nie dasz. Jeżeli nie będziesz czerpał świeżości, to nie dasz świeżości. Jeżeli nie będziesz czerpał wolności, nie będziesz chodził w wolności i nie dasz wolności. I w tym wszystkim nie ma żadnego sensu brnąć w robienie rzeczy, jeżeli najpierw nie będziesz dbał o relacje z Panem. Zaraz powiem, co dalej, bo część z Was powie, no rzeczywiście, więc ja muszę zrezygnować. Uwaga, kochani, ja chcę jeszcze mówić o tym, co jest najważniejsze na razie. Relacja z Panem jest między innymi tym, za co Jezus oddał życie. Jezus owszem oddał nam życie swoje za nas po to, abyśmy nie umarli i mieli życie wieczne w niebie. Ale także po to, aby mieć dostęp do Niego tu za życia na ziemi. Dał nam dostęp do tego, że pierwsza rzecz, która została wymieniona w Biblii, w Mateusza, po tym, kiedy Jezus umarł na krzyżu, kiedy oddał ducha, jest powiedziane, a zasłona w świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu. Ta zasłona chroniła i oddzielała i stawiała intymność z Bogiem w miejscu zamkniętym. I ta zasłona, która się rozerwała, symbolizuje, i dziś nie mam czasu o tym mówić, ale na szkole na pewno o tym będzie, ta zasłona to, że jak kiedy ona została rozerwana, a sam Bóg ją rozerwał od góry do dołu, to, że intymność z Panem, która była niedostępna dla ludzi i była dostępna tylko dla jednostek, których Bóg wybierał na arcykapłanów, którzy mogli wejść do tego miejsca sekretnego, stała się dostępna dla wszystkich. Jezus nie oddał swojego życia po to, abyśmy żyli dalej w Starym Przymierzu. Jezus oddał za nas życie po to, aby Boży Duch też mógł w nas zamieszkać. Nie tylko po to, aby mówić historię o Nowym Przymierzu, ale aby żyć pełnią Nowego Przymierza. I wiesz, dlaczego tak ważna jest relacja z Panem? Bo poza nią nie ma nic. To jest tajemnica wielka. Poza Nim
nie ma nic. Ludzie powiedzą, nie, no jak to Jakub, nie ma nic. No jest wiele rzeczy, tylko że one nie dają niczego. No to powiedz mi, jak coś nie daje niczego, to czym jest? No nic. Paweł uznał wszystko za śmiecie. Apostoł Paweł uznał wszystko inne za śmiecie. Nie część rzeczy. Wszystko. Wszystko uznał za śmiecie. Ze względu na poznanie, Biblia mówi. Na poznanie. Na poznanie Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus nie jest tylko osobnikiem, którego mamy w ciemno czcić. Jezus Chrystus jest wszystkim. I powiem Ci tak. Chrześcijanie podzielili się na dwie grupy, którzy mówią, tak, Jezus Chrystus mieszka we mnie, ale nie widać jakoś oddziaływania tego Chrystusa na niego. A natomiast druga grupa ludzi, która chodzi w pełni lub do niej zmierza w pełni tego, co stało się na krzyżu, chodzą z Jezusem. To są dwie inne terminologie. Co innego jest wierzyć w Pana Jezusa, a co innego jest wierzyć i chodzić z Panem Jezusem. Biblia nawet w Starym Testamencie powiedziała o Henochu. Henoch chodził z Bogiem i zabrał go Bóg. Chodził z Bogiem. Wielu ludzi wierzy w Boga, ale tak niewielu chodzi z Bogiem. Kiedy chodzisz z Bogiem, twoje życie jest pełne obfitości. Życie z Bogiem nie polega na czczeniu Pana Jezusa za chmurami, za lasami, za siedmioma dolinami. Życie z Panem polega na relacji z Nim. Widzisz, Biblia mówi w Jana 15:5, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. I często ludzie myślą, że ten fragment tyczy się tylko tego, że jak chcesz zrobić jakiś skok wiary w swoim życiu lub stoisz przed jakimś wielkim wyzwaniem w swoim życiu, to że ty tego nie przeskoczysz, jak nie zrobisz tego z Panem Jezusem. Ale tu nie chodzi tylko o skoki wiary. Ten fragment nie mówi tylko o wielkich rzeczach i projektach i skokach, przez które masz przejść i że do nich potrzebujesz Pana Jezusa i jak Go nie będziesz miał, to nie przeskoczysz doliny. My często, kiedy czytamy w ten fragment, to widzimy albo, wiecie, Goliata naprzeciwko nas i wtedy podstawiamy ten werset po to, że no rzeczywiście Jana 15:5 mówi, że nic bez Niego zrobić nie mogę, rzeczywiście ja tego Goliata nie rozłupię sam. Panie Jezu, ja Cię potrzebuję. Kiedy szef chce wyrzucić Cię z pracy, a kredyt Cię goni, mówisz, Panie Jezu, rzeczywiście tej sytuacji nie wygram bez Ciebie, potrzebuję Ciebie. Kiedy ktoś jest śmiertelnie chory w domu, Panie, ja wiem, że tego ewidentnie nie dam rady, sam potrzebuję Ciebie do interwencji. Kiedy się coś sypie albo potrzebujesz ponadnaturalnego działania, wtedy mówi Jana 15:5. Rzeczywiście nie jestem w stanie tego zrobić. Ale tak naprawdę podzieliliśmy, że większość rzeczy, które robimy, jesteśmy w stanie zrobić sam. Przynajmniej się tak nam wydaje. I powiem wam, o jakich rzeczach tu mowa, a o jakich tak wielu jest nieświadomych. Chociażby, podam wam przykład. Co z miłością? Wielu ludzi szuka miłości w tym świecie. A Jezus mówi, beze mnie nie znajdziesz miłości. Beze mnie nic, Biblia mówi. Nic. W słowo nic zawiera się wszystko inne oprócz Niego. Nic, co chcesz zrobić. Cokolwiek chcesz zrobić. Nie jesteś w stanie tego zrobić bez Niego. A ktoś mi powie, Jakub, jak nie mogę? Jeżeli tak byśmy rozumieli ten werset dosłownie, no to ja bym mógł podstawić, bez Pana Jezusa nie dam rady wejść w związek małżeński. A zobacz, wszedłem. A ja zapytam, jak Ci idzie? Polska bije w tej chwili w Europie rekordy rozwodów. Dziś statystyki, niektóre mówią, że co trzecie małżeństwo, a niektóre mówią, że co drugie się rozwodzi w Polsce. A ja mówisz, że nie mogę, a mogę. Zobacz, mam małżeństwo. Ja mówię, ty, ale to chyba już siódme u ciebie, co? Nic bez Niego zrobić nie możemy. On próbuje pokazać ten obraz. On jest wszystkim. I sektory życia, które dotykasz bez Niego, nie są w stanie prosperować i wydać owocu i rozkwitać. Jeżeli w twoim jakimkolwiek sektorze życia, ale dotknijmy te, które dotykane są przez wszystkich, praca, czyli finanse, miłość, czyli związki jakieś, małżeństwo, wychowywanie dzieci, bycie rodzicem, kariera, służba.
cokolwiek to jest, tego wszystkiego nie jesteś w stanie zrobić sam, jeżeli nie będzie w tym Jezusa. I ktoś powie, no tak, Jakub, ale ja powierzyłem wszystkie sprawy Panu Jezusowi. To tak, jak ja bym powiedział mojej żonie, kochanie, to jest plan na nowy rok. Więc ja chcę teraz Cię poinformować, że w styczniu będzie to, w marcu to, w lipcu to, w sierpniu to, w listopadzie to, w grudniu to. Do zobaczenia za rok. Mam nadzieję, że zrozumiałaś, przez co idziemy razem. To tak nie działa. To jest poinformowanie o rzeczach, które ja będę robił. Przez życie się idzie z Jezusem. I ta terminologia często jest dla ludzi łączona z tym, że trzeba powierzyć dany sektor Panu Jezusowi. No tak, trzeba, ale ja pytam o wymiar praktyczny. Co to znaczy powierzyć Panu Jezusowi? Co to znaczy powierzyć Panu Jezusowi swoje małżeństwo? Co to znaczy powierzyć Panu Jezusowi moje życie w nowym sezonie? Co to znaczy powierzyć Panu Jezusowi moją służbę? To znaczy, że Pan Jezus nie jest tylko tym, który siedzi gdzieś tam, a Ty mu mówisz, Panie Jezu, wiesz, tu jest taki sektor w moim życiu i ja bym chciał, żebyś Ty miał o nim świadomość i ja chcę powiedzieć, że przyda się Twój wpływ na to. I może to brzmi śmiesznie, ale większość wierzących tak robi. Ale to nie na tym rzecz polega. Polega to na tym, że Ty z Nim przechodzisz przez te rzeczy. I teraz znowu w wymiarze praktycznym. Co to znaczy przechodzić z Nim przez te rzeczy? Widzisz, ja czuję się bezpiecznie, kiedy o decyzjach, które są do podjęcia, dzielę się z kilkoma osobami. Na przykład z moją żoną. Na przykład z pastorem Dawidem. Na przykład z obozem przywódczym, z ludźmi w biurze NOW, z liderami. Dzielę się z niektórymi rzeczami, bo chcę poznać ich opinię, żeby zobaczyć, czy może oni widzą coś, czego ja nie widzę. I widzisz, kiedy ja chcę robić coś z Panem, to ja nie tylko Go zapraszam do tych sektorów, ale tak naprawdę, uwaga, naprawdę idę głęboko, ja w ogóle nie dopuszczam do sytuacji, że Jego decyzyjność jest gdzieś tam na boku, a ja raz na jakiś czas jak do mecenasa, jak do prawnika dzwonię po pomoc, tylko ja z Nim maszeruję przez życie. I wiesz, z czym to się wiąże? Ze stałą relacją z Duchem Świętym. To znaczy, że ja cały czas, mówiąc ja mam na myśli każdego z nas, to znaczy, że cały czas każdy z nas pielęgnuje relacje z Panem, a nie kiedy sytuacje przychodzą, odnawiam relacje z Panem, żeby dowiedzieć się, co On ma dla mnie. To jest znaczna różnica. To dlatego wielu ludzi podejmuje wiele błędnych decyzji, bo nie idą przez życie z Panem. Oni mówią, że oddali życie Panu, ale maszerują sami i mówią, tak, ja codziennie się o to modlę. Ale przecież modlitwa o rzeczy nie jest celem. Celem jest, aby przez te rzeczy przejść z Panem. Więc moje pytanie jest, czy Ty chodzisz z Panem? Czy Ty chodzisz w stałej relacji z Panem? Widzisz, to oznacza, że dla Ciebie najważniejszą rzeczą będzie każdego dnia znaleźć przestrzeń na relację z Nim. A jeżeli nie znajdziesz, to zrezygnować z czegoś, co i tak Ci padnie, jak zaniedbasz relację z Panem. Ale tu nie chodzi tylko, bo teraz jest kolejny model, bo Bóg jest często w umysłach wierzących takim dżinem Aladdinem, takim, wiesz, lampa, Ty potrzesz, to znaczy pomodlisz się trochę, spędzisz z Nim czasu, a On Ci przyniesie rozwiązanie. I my przychodzimy do relacji z Panem, przychodzimy do komory z Panem po to, aby zasięgnąć rady. To nie jest wizyta u proroka. Bóg jest Ojcem. I kiedy Ty poznajesz Boga na początku, kiedy słyszysz, to Bóg dla Ciebie jest sędzią. Teraz będziesz mógł się zlokalizować, w którym poziomie jesteś. Kolejny poziom, po tym, że Bóg jest sędzią, zaczynasz się dowiadywać, że Bóg jest Panem. To znaczy, że ma władzę. Nie jest tylko sędzią do bicia, ale jest Panem. Później, jak już do tego dojdziesz, to już jesteś turbo daleko, że Bóg jest Ojcem. Oj, jesteś daleko. Już jest super. Już wchodzisz w nowe przymierze. Ale później dowiadujesz się, że On jest tatusiem. I to jest już level pro. Bo inaczej się rozmawia z Ojcem,
a inną relację ma się statusem. A na końcu wchodzi coś, co nie przeczy pierwszemu. To, co powiedział Jezus do uczniów, nie jesteście już tylko moimi sługami, bo sługa nie wie, co robi ich Pan, ale od teraz jesteście moimi przyjaciółmi. I zaczyna się grubo. I wtedy chodzisz z Nim jako ze swoim tatusiem i przyjacielem. I powiem Ci tak, nie ma Goliata, który by się odważył. Znaczy on mernie, ale i tak mu łeb urwał. Bo jak Ty z Panem, to kto przeciwko Tobie? Jak Ty z Panem, to kto przeciwko Tobie? Ale często, kiedy wierzący mówią z Panem, to oni mówią, tak, Pan mieszka we mnie, ja z Panem, narodziłem się na nowo. Ja pytam, czy Ty naprawdę idziesz z Panem, czy bazujesz na aspekcie nowego narodzenia, że Duch jest Boży w Tobie, poświadcza, że dzieckiem Bożym jesteś i to by było na tyle, bo ani be, ani me między Wami. I tego nie osiągniesz w żaden inny sposób. Uwaga, kochani, teraz chcę zdjąć z Was jarzmo ciężaru, ok? Ciężar chcę z Was zdjąć tym, co powiem i Duch Święty mi pomoże w tym. Uwaga, Ty nie musisz na to zapracowywać. Ludzie często, kiedy słyszą to, ja nawet widzę po Was ostatnie 5 minut, Wy się posmuciliście już, bo Wy myślicie, że teraz trzeba na to zasłużyć, zaorać się na to. Jezus zaorał krzyż po to, abyś Ty nie musiał orać gleby twarzą. Dzisiaj On jedynie jakiego orania od Ciebie oczekuje w tym aspekcie, to od mi wielka cena, dać Mu czas. Czas. Pomyśl sobie, że jakiś mężczyzna jest zakochany w jakiejś dziewczynie, kobiecie. On nie oczekuje, że ona będzie teraz zapracowywać na jego miłość. On chce tylko jej czasu. Chce spędzić z nią czas. Jedyne, czego się domaga, to mówi, daj mi czas, spotkajmy się. Nic od Ciebie nie chcę, chcę po prostu z Tobą być. I my często poprzez złe zrozumienie, czym jest działanie dla Pana, wplatujemy w nowe przymierze zagrywki starego przymierza. Cena, o jakiej mowa, to nie jest cena zapracowywania sobie na Bożą uwagę w Twoim życiu. Cena, o której mówimy, cena, o której się mówi, nie jest ceną polegającą, że Ty zasługujesz sobie na Boże uznanie. Ceną jest zaparcie się życia, jak system tego świata dyktuje, i własnych zachcianek na rzecz zrobienia przestrzeni dla Niego. Ale kiedy robisz przestrzeń dla Niego, nie musisz już niczego dodawać, tylko po prostu nawiązuj z Nim relację. To tak jakby przyszła ta para na spotkanie, w końcu ten mężczyzna ma to spotkanie z tą kobietą, ta kobieta dała mu czas, a teraz ona czuje w sobie taką presję, że musi coś robić. I ciągle takie kwadratowe ruchy. I on czuje jakąś taką presję, że ona się źle czuje. Bo ona ciągle próbuje coś tu udowodnić, zrobić. Że tu może to, może tamto, może mu naobiecywać. Co... A on jedyne, czego chce, mówi, ja chcę po prostu Ciebie. Ja chcę po prostu Ciebie. I Bóg mi dzisiaj północy mówił, słowo w słowo i nic więcej, tylko mi to powtarzał. Chcę rozkochać mój lud w sobie. Chcę rozkochać mój lud w sobie. Mam do Ciebie pytanie. Kiedy ostatni raz odpocząłeś w ramionach Ojca? Wielu z nas nawet nie oczekuje odpoczynku w ramionach Ojca, bo narobiło w sobie takich warowni, że kiedy przychodzi na modlitwę, to musi coś Bogu naudowadniać i naobiecywać. My przychodzimy na modlitwę spięci, jak na rozmowę kwalifikacyjną, jak na dywanik. Przecież Ty nie idziesz do sędziego, Ty idziesz do tatusia. Wiecie, dlaczego jestem taki nagrzany na każde spotkanie, które tu jest i na wieczory uwielbienia? Bo ja idę odpocząć. Nie no, Jakub, to się nie łączy. Cały tydzień ciężki, piątek wieczór, chciałoby się odpocząć. No właśnie, bo ja odpoczynek znajdę w Nim. To jest ta różnica. Ludzie mówią, że to nie, nie,
nie mam sił już na ten czas modlitwy, wiesz? To znaczy, że ty traktujesz czas modlitwy jako czas, gdzie ty musisz jeszcze jakieś siódme poty z ciebie wyciskać. Wiesz, co to zdradza? Że masz zły obraz tego, kim on jest. I masz zły obraz tego, czego on od ciebie oczekuje. Bo cenę to on już za ciebie zapłacił. On cię nabył, rozumiesz? On nie próbuje ciebie nabywać, on cię już ma. On cię nabył drogocenną krwią. Wiecie, gdyby to do nas dotarło, a ja wierzę, że może dolecieć do nas, ty byś przychodził z radością. Ty byś przychodził... I tak po prostu, że... Czekaj, to poczekaj, poczekaj. To ty mi chcesz powiedzieć, że ja mogę przyjść i odpocząć? Nie, ty masz wyjść zaorany. No pewnie, że masz odpocząć. Wiesz, dlaczego między innymi ja nie wyobrażam sobie życia bez Niego? Bo Biblia mówi, gdzie Duch Pański, tam wolność. Wiesz, dlaczego ja tak kocham... Nie no, ja powiem wprost. Ja kocham te wspólne wieczory uwielbienia piątkowe i czas uwielbienia, który jest tu dzisiaj, był. Bo ja sobie odpoczywam. Ja sobie odpoczywam w Bożej obecności. To mnie tak odświeża, to mi daje siły. Więc ja nie przychodzę do Niego, żeby Mu coś udowodnić. Między innymi jednym z powodów, dlaczego ja, ale nie jedyny, jest, że ja w Nim mogę być wolny. Ludzie mówią, nie no Jakub, ty to jesteś heros. Przychodzisz na wszystkie spotkania, jeszcze tyle pracujesz, masz na głowie. Ci, którzy wiedzą, bo niektórzy myślą, że ja mam wakacje. I mówią, ty to Jakub, heros, przychodzisz na wszystkie spotkania. Mówi, ty heros, ja po prostu chcę odpocząć w Panu. Ja przychodzę, bo ja odpoczywam, ja tu rozkwitam. Chłopie, ja cały piątek wzdycham i przychodzę do Jego, ten cały smród tego dnia codziennego. Ja się czuję, jakbym w bagno się władował. Ja szukam przerywników w ciągu dnia, gdzie chociaż 5 minut odlecieć. Panie, jak strzykawka Bożej obecności, wiesz, na 5 minut gdzieś się urwać z tego całego bajzlu tego świata i normalnie jak się doładować i dalej do kotła, nie zapominając o nim, ale ten kocioł cały na ciebie się wlewa. Mówi, patrz na mnie, poświęć mi uwagę. Widzisz, jak ten świat jest jak normalnie jak bagno, które cię wchłania. Poświęć mi uwagę, poświęć sobie całe jastestwo. Myśl, martw się, zatroskaj się na śmierć. A Bóg mówi, przyjdź do mnie. I co Biblia mówi? W Mateusza 11:28? Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. To znaczy, że ja, jak jestem zajechany, zaorany, przemęczony, to kiedy idę na modlitwę, kiedy idę do Bożej obecności, kiedy idę się modlić, to ja, znaczy, że ja tam odpocznę, a nie się zaoram. I jeżeli jesteś zmęczony po modlitwach jeszcze bardziej niż byłeś przed, to dlatego, że nałożyłeś sobie jakieś jarzmo, które nie jest od Pana. W Panu jest odpocznienie. Owszem, że dojazd tutaj może cię męczyć, czy wyjście do komory. Może ciało ci podpowiada. Nawet nie chodzi, że tylko odpocznienie będzie na wspólnym spotkaniu tutaj. Ale po całym dniu możesz powiedzieć sobie, nie no, jestem taki zmęczony, nie pójdę już do się modlić teraz. Nie będę się już modlił teraz. Nie pójdę do tego pokoju obok. Pójdę sobie do łóżka, puszczę film. I to jest odpocznienie takie, nazwijmy to, na krótką metę, bo ciało ci się niby odświeży, choć pomijam to, że światło w nocy w łóżku to cię tylko rozbudzi i zaora jeszcze bardziej i naukowo jest to stwierdzone, że cię zmęczy bardziej, ale to pomijam, ale ty wewnętrznie nie otrzymasz odpocznienia. Ja mówię o wewnętrznym odpocznieniu, które, uwaga, doświadczyłem tego nie raz, nie 5 i nie 50, wielokrotnie. Ma też przełożenie na ciało. Ja wielokrotnie byłem już na granicy i powiedziałem, Boże, potrzebuję Twojej rakiety, bo jest jeszcze kilka wyścigów przez najbliższe 5 dni. Muszę dojechać do końca, proszę Cię o turbinę. I wtedy pamiętam raz, to się stało, kiedy na jednym wyjeździe miałem problem, władowało mi się zapalenie, po czasie wiedziałem, co to było, zapalenie ropne, dziąsła pod zębem, lała się ropa, ja nie wiedziałem, co to jest, gorączka mi była do 40 i rosła, zbijaliśmy ją jak mogliśmy, zimne okłady, ja leżę w hotelu w Hongkongu, jestem totalnie zrąbany, nie mam sił wyjść do toalety. Nie mam sił stoczyć się z łóżka i pójść do toalety. Pościel przemoczona, łóżko przemoczone, leżę zimne poty, telepie mnie któryś to dzień z rzędu. Jestem przeorany, nie mam nic sił jeść, pić.
I za chwilę spotkanie, wieczorna sesja w Hongkongu, a ja mam wyjść i głosić. A ja nie mam sił do toalety się stoczyć. Nie mam sił się nawet, nie żartuję wam. Ja chciałem do toalety i wolałem trzymać niż iść, bo ja się bałem, że ja nie dojdę. Ja myślałem, czy się będę czołgał, a mówię, i tak się nie doczołgam. Trup! Zaorałem się. I mówię tak, po ludzku nie ma szans. No nie ma wyjść głosić nocną sesję na rakiecie na scenie, modlić się o ludzi, udzielać rzeczy w duchu. No przecież to jest abstrakcja w ogóle. I wtedy podjąłem decyzję. Boże, załaduj mi zastrzyk duchowy. Załaduj mi rakietę, że wstanę jak nowy. Pomodliłem się i mówię wam, że automatycznie, tak jakbyś normalnie przeciął mi to, co było i tak jakbyś nową kartkę otworzył, namalował na nowo, ja wstałem, spojrzałem w lusterko, ochlapałem się wodą, szybko wskoczyłem pod prysznic, wyszedłem, mówię, jedziemy z tym. I wyszedłem i łupałem 3 godziny na petardzie Bożej. Wiesz dlaczego? Bo Bóg nie jest tylko teorią. On żyje i jest prawdziwy. Amen! Jonatan, kiedy był zmęczony podczas bitwy w Starym Testamencie, na 99,9 jestem pewien, że to był Jonatan, jest powiedziane, że nikt miał nie brać posiłku do ust. A Jonatan był mega zmęczony. I jest powiedziane, że nabił na kij, na miecz czy na włócznie miodu. I jest powiedziane, zbliżył to do ust. I kiedy skosztował tego miodu, Biblia mówi, jego oczy rozbłysły. Posłuchaj tego. Nie ma takiego miodu, po którym oczy błyszczą. Miód w Biblii, głównie w tym aspekcie, ale i nie tylko, symbolizuje namaszczenie Ducha Świętego. I kiedy on skosztował tego, to był proroczy obraz tego, co będzie dostępne dla nowotestamentowego Kościoła. Kiedy on skosztował z Bożego źródła, skosztował od Ducha Świętego, jego oczy rozbłysły, przyszła nowa energia, nowa siła, nowe moc, dosłownie uderzyła w niego moc. Jego oczy rozbłysły i nawet inni widzieli, że jego oczy błyszczą. Co innego, że był nieposłuszny. I teraz, kochani, oprócz wolności jest też miłość. Skąd ty chcesz czerpać miłość? Bo ty mi nie powiesz, a wiesz, ja tak generalnie z miłość to zlikwidowałem ze swojego życia. No co ty, myślisz, że ja ci uwierzę? Ty tylko mylisz adresy ewentualnie, ale nigdy nie zrezygnowałeś z miłości. Ludzie nawet, którzy mówią literalnie, ja nie potrzebuję miłości, nieprawda. Człowiek jest tak skonstruowany, każdy, i nie uwierzysz, i nie musisz wierzyć, i nie powinieneś wierzyć nikomukolwiek, włącznie ze sobą sam, że ktoś ci powie, ja nie potrzebuję miłości. Ha, rzeczywiście, dobry kabaret. Bóg cię stworzył i zaprogramował każdego człowieka, że potrzebujesz czuć się kochanym. Co innego, że niektórzy znaleźli formę jakąś, na przykład buntu, gniewu, agresji, gdzie szukają ujścia temu zranieniu. Ale nie masz szans zabrać ze swojego życia ciągoty do miłości. To jest w tobie, ty tego nie oszukasz. I uwaga, co Bóg mówi? Ja jestem miłością. Więc jak ty chcesz dokonać czegokolwiek bez Niego, skoro On mówi, ja jestem miłością. Więc ja przychodzę do Niego nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że pragnę, bo chcę rozkwitać. I widzę po swoim krótkim życiu z Panem, które ma niewiele lat, że dopóki pielęgnuję tą systematyczną relację z Panem, to mam nawet mądrość do właściwego zarządzania i układania rzeczami, aby nie dopuścić do miejsc, gdzie się zaorałem. A kiedy zaniedbam tą relację, nie mówię o miesiącach, bo byś mnie już nie widział, mówię o kilku dniach, odpuścisz sobie, wtedy zaczynasz być dosłownie upity, pod wpływem i nie podejmujesz właściwych decyzji i wtedy idziesz na czuja. Mówisz, może sprawdzę i wtedy jeszcze dochodzi do największej hipokryzji, wyciągamy wersety o Jozue i mówimy, tam gdzie postanie moja noga, Pan da mi tę ziemię.
i ty mówisz, Boże, błogosław moje decyzje, no to God bless you, my friend. Powodzenia. To będzie wtopa, statek ci zatonie. To nie na tym polega, aby robić na czuja, a później mówisz, Panie, błogosław. To polega na tym, że kiedy ty chodzisz z Panem, ilość źle podjętych decyzji jest redukowana. Bo tak naprawdę to później, i to jest, słuchaj, co teraz się dzieje, tak naprawdę to później przestajesz tak wielki czas procentowo, proporcjonalnie poświęcać na modlitwę o podjęcie danych decyzji, a więcej zaczynasz spędzać czasu z Nim w to miejsce i wtedy Boży Duch wprowadza cię we właściwe decyzje. Dobre to jest. Spędzasz czas z Bogiem, przesiąkasz Nim i wtedy twoja obecność cię prowadzi, Jego obecność cię prowadzi. A kiedy nie idziesz z Nim, nie jesteś czuły na Jego prowadzenie, bo nie masz z Nim intymności stałej, wtedy przed każdą decyzją żyjesz jak w Starym Testamencie. Może Urim i Utim. Wiesz, że mieli kapłani? Urim i Utim w szacie mieli. To trochę jak orzeł reszka. I rzucasz i mówisz. I się i tak na krawędzi zatrzyma. No bo tu nie chodzi o Urim, Utim. Tu nie chodzi o wóz-przewóz. Tu nie chodzi 50 na 50. Tu chodzi o 100% właściwego podejmowania decyzji. I w Bogu masz ten przywilej, że masz Ojca. Masz Ojca, masz tatusia. Wiesz, dlaczego ja się nie boję o swoją przyszłość? Ludzie mówią mi, czasami najlepsze pytanie są, Jakub, a co z twoją emeryturą? Ty myślisz, że ja się w ogóle o to martwię? Ja mam emeryturę z nieba. Ja mam już klepnięty temat. Ty myślisz, że ja się... Ludzie często mówią, a jak wy sobie, Jakub, poradzicie? Ty jaja robisz? Niestety to wiesz, jak jest? Że wszyscy, którzy mówią do mnie, jak sobie poradzisz, to radzą sobie gorzej ode mnie. Wiesz dlaczego? Nie dlatego, że jestem lepszy, bo nie jestem. Nie dlatego, że jestem fajniejszy, bo nie jestem. Ale tu jest kwestia zawierzenia prawdziwemu Bogu. I ty nie możesz zawierzyć komuś, kogo nie znasz. Więc ty musisz spędzać z Nim czas. Nie możesz bazować, Michale, pomóż mi jak możesz, nie możesz bazować tylko i wyłącznie na samych historiach innych ludzi. Nie możesz bazować tylko i wyłącznie na tym, że ja ci głoszę o dobrym Panu. Nie możesz bazować tylko na przesłaniu o Jezusie. Musisz bazować na Jezusie. Musisz podjąć decyzję, że najważniejszym dla ciebie jest relacja z Nim. I wtedy jest druga rzecz, która idzie w parze, tak zwane powołanie Boże nad twoim życiem. Powołanie Boże nad twoim życiem, bo Bóg chce ciebie użyć. Bo jeżeli ty chodzisz z Bogiem, jesteś bombą atomową. Pomyśl sobie, jeżeli Bóg ma jakiegoś człowieka w swoim ręku, który jest dla niego dyspozycyjny, słyszy jego głos i chodzi przez wiarę i zrobi wszystko, co Bóg mu powie, to wiesz, co Bóg zrobi? Bóg mówi, ale cię użyję. Bo jesteś gotowy do użycia. Ale co Bóg może zrobić z kimś, kto nie słyszy Jego głosu, kto nie jest Mu posłuszny, no bo nie wie, co Bóg mówi? Tu nie chodzi o pychę i arogancję. Tu chodzi o to, że dobre chęci i gorliwość nie wystarczą. I tak naprawdę później z tego rodzą się martwe kościoły. Bo chcieli dobrze, bo pragnęli dobrze, bo mieli gorliwość. Bo się modlili o dobre rzeczy, ale zabrakło podstawy. Relacji z Panem. I ta relacja z Panem. To jest wszystko. Mówię ci. Ja powiem ci tak. Ja nie wyobrażam sobie, jakby to można było rzeźbić bez Niego. Nie mam zielonego pojęcia. Tu nie chodzi o to, że ja codziennie się modlę i mówię, Panie Jezu, błogosław my Nations on Fire Church, błogosławię i oddaję Ci wszystko. Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o bycie z Nim. Jakub, to już tak na koniec, powiedz mi, co tak w praktyce, co to znaczy? To ja Ci powiem, co w praktyce, to patrz. O to chodzi. Siadasz,
i spędzasz z Nim czas. I dajesz Mu czas każdego dnia. Każdego dnia. I wtedy przychodzą nowe siły. Wtedy przychodzi świadomość, kim On jest. Wtedy przychodzi świadomość, co w Nim możesz. Wtedy jesteś świadomy tego, że z Nim możesz wszystko. Wtedy jesteś świadomy słabości wroga, który ciebie atakuje. I wtedy mówisz: Panie, chcę być młotem, którym będziesz miażdżył narody. Chcę być Twoim młotem, którym będziesz miażdżył narody. I pewnego dnia miałem taki czas, gdzie dojechałem do miejsca pustyni. Dużo rzeczy przyspieszyło. Ja w młodzieńczej werwie się zagoniłem, wylądowałem za oceanem. Siedzę, rzucają mnie z mieszkania na mieszkanie, nie mam ani dolara. Nie wiem, gdzie mieszkać, jestem na łasce ludzi. Słyszę, że dziś jest ostatni mój nocleg w tym domu, a jak nikt się nie zgłosi, kto mnie przyjmie na jutro, to muszę iść gdzieś tam. Wiecie, i taki doszedłem do miejsca takiego... Po prostu pierwszy raz, nie pamiętam, kiedy takie coś nastąpiło, nie? Bo generalnie jestem przeorany trochę przez przeszłość, żebym się rozkleił tak, że wiesz, że... I zamknąłem się w sypialni, w tym domu w Stanach. I mówię: Panie, dojechałem do ściany. I zacząłem ryczeć. Stałem się taki mały chłopczyk taki. Ryczałem skulkowany na ziemi i mówię: Panie, dojechałem do ściany, nie wiem, co dalej. I nagle Bóg mi odsłonił. Miałem wizję potężnego terenu, potężnej ziemi, jak w jakimś filmie wojennym. I legiony, miliony aniołów pod mieczem, stojących w szeregach, z tarczami, z mieczami. Ja na to patrzę w szoku, w modlitwie. A Bóg mówi: wszyscy oni czekają na Twoje wezwanie. Powiesz jedno słowo, a posyłani będą do walki. Nie jesteś sam. Posyłam dla Ciebie armię aniołów. Ja zobaczyłem, jak ci aniołowie powołani pod szereg, powołani pod miecz, nie zbierający się do szeregu, stojący, gotowi do wojny, gotowi do bitwy, gotowi do pojedynku, stoją w różnych szeregach, gotowi na dźwięk trąby. Ja mówię: Panie, serio? On mówi: oddaję ich do Twojej dyspozycji, są Twoi. Ja w tym momencie, jeżeli ktoś wyjdzie naprzeciwko mnie, będzie normalnie zwirowany. Nie poznają. Nie ma szans, aby ktoś mógł mi wyjść, jeżeli ja wylatuję z taką armią Pana. I Bóg mówi: jestem po Twojej stronie. Te chwile w tym pokoju dały mi więcej, niż cokolwiek innego by mi mógł dać. Spotkałem się z Panem Panów, Królem Królów, który przypomniał mi: jesteś w moim ręku. Jesteś w moim ręku i nic Ci nie grozi. Ja pamiętam, kiedy powierzyłem z moją żoną nasz portfel Panu. Powiedziałem: Panie, ja po prostu lecę na fantazji, Twojej fantazji. Ty płacisz rachunki, bo to już jest dawno nienormalne. I pamiętam, raz musieliśmy zapłacić za coś kilka tysięcy. Przelew poszedł na naszym prywatnym koncie, a na koncie liczby się nie zmieniły. Ja patrzę, a w momencie, kiedy my przelew na tą kwotę zrealizowaliśmy, na taką samą kwotę przelew wpadł od kogoś z tytułem dar z nieba. Mówię: Pan płaci mi rachunki. Pan płaci mi rachunki. Ja Wam mówię, że ja kiedyś napiszę książkę o tylko świadectwach płacenia rachunków, co Pan robi. Ja jestem w szoku. Ale wiesz dlaczego? I ludzie mówią: Jako, jesteś wybrańcem Pana. No, tak jak Ty. Bóg nas ukochał, oddał za nas swego Syna. Wybrał nas. My wszyscy jesteśmy w Jego ręku takimi samymi synami i córkami.
ale to, co ewentualnie mnie i Ciebie i z nas nawzajem poróżnia, to poziom zaufania Jemu, który rodzi się z intymnej relacji z Nim. Możemy tu mieć świetną wizję, możemy mieć świetną strukturę, wielkie plany, fajne efekty. Powiem Ci tak, to nie będzie miało sensu, jeżeli nie będzie nas napędzać najważniejsze, relacja z Panem. A dla tych, którzy już w tym chodzą i sięgnęli po nowe rzeczy w swoim życiu, na koniec chcę powiedzieć, może myślisz sobie, jacie, za dużo, wali się, uważaj, bo na nowym poziomie swojego życia z Panem potrzebujesz ulegać przemianie umysłu i zaczynać rozumieć rzeczy w nowy sposób. Nie możesz działać na bazie starych systemów myślenia w nowym sezonie. Potrzebujesz dokonywać w Bogu operacji przemiany swojego umysłu i nie myśleć już jak myślałeś wcześniej, tylko każdego dnia mówić: Boże, tuninguj moją czachę, tuninguj moje zrozumienie, tuninguj moją mądrość do zarządzania. Wiesz, o co powinniśmy się modlić, w szczególności osoby, które jesteście powołane do jakiegoś działania, które się zgłosiłyście do robienia czegoś dla Pana, które jesteście liderami, jesteście ludźmi w służbie. Wiecie, do czego powinniśmy najbardziej, jedną z największych rzeczy, na którą powinniśmy też poświęcać uwagę? O modlitwę, o mądrość do zarządzania. Jak Salomon dostał turbo miejsce wpływu, on powiedział: Boże, mogę prosić o co chcę i dasz mi? To ja mam o jedną rzecz prośbę, daj mi mądrość, jak tym wszystkim zarządzać. Bo co mi z tego wszystkiego, jak nie będę umiał zarządzać? A wiesz, skąd dostaniesz mądrość do zarządzania? Nie dostaniesz jej w paczce od kuriera i będzie leżała na wycieraczce. Dostaniesz ją podczas modlitwy. Czas z Panem to miejsce włączenia się z Nim w prawdziwy sposób, w którym On zaczyna mieć wpływ na Ciebie. I Jego osoba zaczyna wywierać wpływ na Ciebie. Ty nie musisz później wtedy czegoś próbować w siebie instalować. Czas z Nim Cię automatycznie tuninguje. Przynosi dojrzałość do Twojego umysłu, przynosi dojrzałość do Twojego postrzegania rzeczy, przynosi świeżą perspektywę, przynosi mądrość do zarządzania, przynosi mądrość do tego, jak wychowywać dzieci, jak ich nie wychowywać, jak być dobrą żoną, a jak nie być rynną, jak być mężem, który jest zbudowaniem dla żony, a nie wariatem, jak być dobrym dzieckiem, jak być dobrym pastorem, jak być dobrym członkiem Kościoła, jak być posłusznym, komu się sprzeciwiać i czy się sprzeciwiać, komu wyjść naprzeciw, a komu ulec, z czym walczyć, a pod co się poddać. To wszystko przyjdzie do Ciebie, kiedy będziesz spędzał czas z Bogiem. I my w tym Kościele postawiliśmy na to, że jest mnóstwo liderów. Tak, ale nie postawiliśmy na to i nigdy nie postawimy, że liderzy mają zastąpić Boga w Twoim życiu. Nigdy. Liderzy mają być dla Ciebie pomocą i narzędziem. Przywódcy w tym Kościele mają być dla Ciebie pomocą i narzędziem, ale nigdy nie mają zastąpić Boga w Twoim życiu. Nigdy. Najbardziej, czego powinieneś pragnąć, to spotkania z Nim. To spotkania z Nim. To dlatego powiedziałem. Nieważne, czy ja tu stanę, czy pastor Dawid tu stanie, czy moja żona tu stanie, czy jakieś herosy wiary przyjadą, staną. Nieważne, kto tu stanie, przychodzimy tu, bo On tu jest. A kiedy budujemy nasze oczekiwania na innych ludziach, wtedy wszystko jest budowane na piachu. Psalm 27,4, jakże wielokrotnie do niego wracamy. O jedno prosiłem Pana. O to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. I teraz jest najpiękniejsze. By oglądać piękno Pana. Czy Ty już doświadczyłeś piękna Pana? Nie odpowiadaj, sam sobie odpowiedz w serce. Czy Ty wiesz, o co chodzi z pięknem Pana? Tu nie chodzi o piękny witraż Pana. Tu nie chodzi o witraż Pana. Tu nie chodzi o obrazek Pana. Tu nie chodzi o pejzaż. Tu chodzi naprawdę o Jego piękno. Kiedy Ty się z Nim spotykasz i mówisz: piękny jesteś. Ale nie mówisz dlatego, że ja Ci powiedziałam, że On jest piękny, tylko dlatego, że Ty Go widzisz jako piękny i mówisz: jesteś piękny. Proszę Was, nie zbudujcie teraz warowni, że to tylko dla niektórych. To dla wszystkich. Nowonarodzonych z Bożego Ducha, to dla wszystkich. Jedyne, co musisz zrobić, to dać Mu czas, spokutować z rzeczy, które są, bo Bóg nie
nie staję po stronie tych, którzy żyją podwójnym życiem. Ale oczyść to, co jest do oczyszczenia w Jego krwi, nie we własnej determinacji. Przyjdź pod Jego tron i po prostu powiedz: Panie Jezu, dosyć udawania, dosyć pajacowania, dosyć robienia z siebie wariata. Jestem zwykłym po prostu człowiekiem, który potrzebuje Ciebie. Wiesz, jak moja modlitwa często brzmi? Boże, jestem zwykły pionek bez Ciebie. Jestem zwykły, cienki bolek. Ja czasami się śmieję, mówię: Boże, ludzie postrzegają mnie jak kogoś większego. Boże, jestem pionek, ale w Tobie mogę wszystko. I wtedy, kiedy jestem słaby przed Nim, wtedy On mnie umacnia i mogę być mocny na zewnątrz. Kiedy wychodzę z komory, jestem mocny, bo jestem z Nim. I jak lecę na Jego namaszczeniu, to dlatego pragnieniem Pana jest miejsce w Kościele. Mam na myśli nie budynek, ale miejsce w Kościele, gdzie ludzie robią miejsce w swoim sercu na to, że chcą szukać cały czas Pana, chcą szukać z Nim relacji. Nie będą liczyć, że o już po, tylko będą spędzać z Nim czas i cieszyć się Jego obecnością. Pomyśl sobie, żeby na 100 osób, które tu przyjdzie, na 200 osób, które tu przyjdzie, lub w każde inne miejsce, w każdy inny kościół lokalny, życzę temu każdej wspólnocie w tym kraju i na świecie, żeby wszyscy, którzy idą na spotkanie, szli na zasadzie: zebranie świętych pod jednym dachem. Będziemy spędzać czas z Panem. Człowieku, wiesz, jaki będzie odlot, chłopie, ja już nie mogę wytrzymać. Ty, ale wiesz, że dzisiaj mamy też tam spotkania takie po. Ty mówię: dobre, słuchaj, spotkanie. Człowieku, wiesz co, ja mam dzisiaj od rana? Będę z całym kościołem. Z siostrami, braćmi będziemy, człowieku, wielbić Pana. Wiesz, jaki odlot? Ja się tak hajcuję. Ja mam myśli, jak nie mogę spać do drugiej, do trzeciej, bo jestem nakręcony już na poranne nabożeństwo. Ja co tydzień mam myśli? Nie no, wsiadam i jadę, tu będę spał sobie na globalu. Będę spał na globalu, bo ja już nie mogę się doczekać tego, żeby zacząć. W ogóle moje myśli czasami były takie: a zacznijmy już od 6 tutaj, niech to sobie się kręci. Tylko wiesz, jaki był problem? Nie przyjdzie zbyt wiele. Bo jeszcze nie rozkochaliśmy się w Panu. Ale Dawid był rozkochany i co powiedział? O jedno proszę, o jedno zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana. To nie znaczy, że nie możesz oglądać piękna Pana w domu. Możesz. Ale kiedy wspólnie spotykamy się, jest coś też niezwykłego w tym. I to, czym chcę zakończyć i podniesiemy uwielbienie, to jest to, co Duch Święty mówił. Chcę rozkochać mój Kościół w sobie. Chcę rozkochać mój Kościół w sobie. Zapomnij jakiejkolwiek presji. Zamknij teraz swoje oczy, proszę. Stań na swoje stopy, jak chcesz. Jeżeli chcesz, możesz siedzieć. Chciałbym, abyśmy teraz skupili się w duchu na tym sektorze, żebyś nie czuł żadnej presji. Jeżeli jest jakaś presja na tobie, my w imieniu Jezusa mówimy: zdejmujemy te kłamstwa. Zdejmujemy tą presję. Zdejmujemy to w imieniu Jezusa. Duchu Święty, niech przychodzi wolność. Niech przychodzi wolność. Jego deszcz.
czy zaufasz mi? Nawołuję Pana, nawołuję Pana, czy zaufasz mi? Czy zaufasz mi? Czy zaufasz mi? Bo to idzie nowy czas. Bo to idzie nowy czas. To jest czas, kiedy chcę, by mój Kościół jaśniał. Jaśniał blaskiem mym, w duchu mym, mówi Pan. To jest czas, by Kościół zaczął błyszczeć blaskiem mym, by zaczął chodzić w wierze, co możesz zrobić, ale ze względu na to, że Cię kochamy. Jezus. Panie, Ty pragniesz rozkochać nas w sobie jeszcze bardziej. My tego chcemy, o Panie. My tego chcemy. W Tobie, Panie. Panie, niech
wszelkie ciężary i troski moje. Twój Kościół dzisiaj zrzuci na Ciebie. Możesz wyszeptać teraz: ja wszelkie troski zrzucam na Ciebie, Jezu. Przychodzę do Ciebie i oddaję Ci wszelkie ciężary. Przepraszam Cię, że postrzegałem czas z Tobą jako czas, gdzie muszę coś udowadniać. Chcę odnowić i odrestaurować mój intymny czas z Tobą, Panie. Ojcze, my też ogłaszamy w imieniu Jezusa właściwe zrozumienie, kim jesteś, Panie, Duchu Święty. Twoje objawienie do serc, Panie, Twojego Kościoła, Panie, do Twoich ludzi, Panie, do Twojego Kościoła, Panie. Objawiaj nam to, Panie. Objawiaj nam to, Panie. My chcemy kochać Ciebie. Holy Jesus. Holy, holy, holy. Dziś to nie cudowne? Boża obecność. Deszcz Bożej obecności. I wiecie, co to jest? To jest wczesny deszcz. A po nim przyjdzie późny deszcz. A po nim przyjdzie żniwo, jakiego jeszcze ludzkość nie widziała. Teraz jest wczesny deszcz. Biblia mówi o porach deszczu. To jest wczesny deszcz i przechodzimy w sezon, kiedy będzie późny deszcz. A kiedy nadejdzie późny deszcz w Izraelu zawsze przynosił potężne żniwa. Bo bez późnego deszczu nie było mowy o żniwie. I nadchodzi czas późnego deszczu. Czas, w którym Kościół będzie chodził tak blisko, tak jedno z Panem, że sama nasza obecność na ulicach, my będziemy tak przesiąknięci Panem, że ludzie będą padać jak kaczki na ulicy pod mocą Bożą. Późny deszcz i żniwo, jakiego ludzkość jeszcze nie widziała. Amen. Wow. Oddajmy Bogu chwałę.